O tak jest. Karola przyjęto w Rzymie z cesarskiego rejna, gdyż do naszej radiowej lektury, po nim spotkanie z muzyką mistrzów. Zapraszam. Jak postępuje z biskupem? Atakują kapłanów, próbują go okazać. Jadwiga Czechowicz. Kresu. Wystarczy. Nie uciec, kiedy zjawiła się władza. Tymczasem zadowoleni z siebie czekali na przybycie Karola Wielkiego. Trzeba napisać, że Wiesio przepija. On teraz Mózga nikomu nie podskoczy. Oligarchowie, których Leon odsunął od władzy w Rzymie. Nic nikomu nie podskoczy. Dziadyga. Zbudowali go okaleczą. Stworzy szklusów. On nie został przyjęty na poprzednim posiedzeniu rządu, dlatego że był Między innymi tej odtrzącej energii, ale ministerstwa wypracowały wspólne stanowisko. Ta poprawka została wniesiona, a o planu odpowiedzialnego rozwoju uwagi, które się pojawiały, zostały wprowadzone. I proszę nie powiem, ale on wykonał śmiały czas. W Boże Narodzenie, kiedy Karol Wielki udał się na mszę do Watykanu, papież włożył koronę na jego głowę i namaścił go na cesarza. Karol Wielki oznajmił uczniom, że ta koronacja go zaskoczyła. Nie mogliby się na nim nie zgodzić. Wcześniej mediów informowało, że nie jest też rzecznikiem ministerstwa. Dementuje to minister Antoni Macierewicz. Krążyły wówczas Mołoskiej, że tego żałował, że po tym, że na razie bardzo Misiewicz jest nowym politycznym obowiązkiem, a szefem gabinetu politycznego w czasie odpoczynku Misiewicza jest Krzysztof Kamiński. Powiedział, że zyskał pozycję, że nie miał prawo i za to zachowywać się akcesem. Rząd Jacek Kaczyński powiedział, że ma nie może być tak, że oficerowie składają. Najnowsze odkrycia wskazują, że się tego spodziewał i pragnął tej koronacji. Mówiło się, że jej nie chciał, że się ociągnął, by stworzyć obraz bohatera, któremu narzucono władzę, choć wcale jej nie chciał. Rok temu, niezależnie od intencji Karola Wielkiego, ważna była rola rzecznika podczas tej koronacji. Jakby nadal miało miejsce na pytanie o przyszłość rzecznika MON po zakończeniu urlopu, minister Macierewicz oświadczył, że liczy, iż wróci do resortu. Na jakie stanowisko, tego na razie nie wiadomo. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Uznał, że władza cesarska przejść w Rzymie należy do niego i jego obowiązkiem jest znaleźć przedstawiciela władzy świeckiej, wojownika, który mógłby ją sprawować. Warunkiem skorzystania z amunicji jest jednak dokonanie wstecznego zgłoszenia do ubezpieczenia w terminie 90 dni od wejścia nowelizacji w życie. Karol spodziewał się spontanicznego uznania swojej wyższości w Europie Czechowicz. Liczył na powiedziała Małgorzata Koszul z oddziału MZ w Szczecinie. Cztery osoby miały rachunki ustawione na kwotę powyżej 30 zł. Po czym będą więc wystawione takie rachunki, że nie skorzystają z amunicji, zgłoszą się wstecznie do ubezpieczenia zdrowotnego. W przypadku ponad 100 osób są to koszty leczenia od 5000 zł łącznie. W przypadku 1300 osób to są koszty leczenia od 1000 zł do 5000 zł. Te pozostałe około 10 000 osób to są koszty leczenia od 100 zł.
pracy wykonawcy. Papiestwo straciło obrońcę. Pozostało bezbronne w gnieździe swojej rzymskiej polityki, gdzie ludzie byli gotowi stracić, gwałty, zaśpiewać, by zacząć na drogę. Podobno w pochorzych czasach papieżem została kobieta, papieżyca Joanna. Zdemaskowano ją, kiedy urodziła syna podczas procesu. Tak, musi zapamiętać. Niemcy byli w tego typu deklaracjach zawsze bardzo, bardzo ostrożni. Tak, dokładnie, zwłaszcza kanclerz Merkel, bo tutaj Joanna solidaryzowali się z Francuzami. Kanclerz Merkel bardzo uważała, żeby nic z tego nie padło i bardzo zależna jedność Europy. Ale ja bym z kolei zwróciła uwagę, że ona nie była żadnym twardym jądrem, czyli to nie jest jeszcze pójście dalej, tylko w Europie wielu prędkości. Znowu to można różnorodnie interpretować, bo można powiedzieć, że i tak ona jest już. W związku z tym Angela Merkel nie powiedziała nic nowego, tylko jak po prostu uznała fakt, ale troszeczkę tutaj, tak jak pan zasugerował, mogła w ten sposób rzucić trochę w stronę tych krajów, które nie do końca chcą się dalej integrować. Uważajcie, bo ja już nie będę tego faktu przemilczewać. Pytanie, czy należy łączyć te dwa wydarzenia? A no częściowo myślę, że tak, bo wiadomo, że Angela Merkel przyjeżdża tutaj, żeby mówić o jedności, o wspólnym głosie Europy, ale chcę jednak podkreślić, no, że ona jest otwarta, jest chętna, ale oczekuje także tej otwartości z drugiej strony, więc jeżeli tutaj usłyszę tylko, że Polska tu się nie chce integrować, tam się nie chce integrować, to wtedy faktycznie sama kanclerz będzie miała problem, więc musi pokazać, że no, są pewne granice uchodzenia za ustępstwa. To jest taki trochę no, komunikat dla Wielu spotkał z kanclerzem Szymańskim mówił o tym, że jeżeli chodzi o poparcie dla Donalda Tuska, to rząd, no, mimo różnych głosów, które do tej pory się pojawiały, głosów czasami dość radykalnych, stwierdził, że rząd tak naprawdę żadnej definitywnej decyzji jeszcze w tej sprawie nie podjął. To też jest pewien sygnał wobec pani kanclerz. Na pewno, to znaczy tutaj minister Szymański jest bardzo często tą osobą, która właśnie pokazuje, jak duże jest pole manewru, otwartość Polski. No i tutaj właśnie pokazał bardzo wyraźnie, że jest ta gotowość, jest otwartość. No zobaczymy, dlatego, bo tak naprawdę negocjacje będą pewnie jeszcze trwały. Stefana VIII w takim razie myślę, że tutaj są motywy trzeciej wizyty, że naprawdę spoglądać na nią z wielką uwagą. Pytanie, czy o wszystkich ustaleniach... W końcu Marozy, to nie jest pytanie, to jest oczywistość, już się dowiemy, ale też to dobrze, to znaczy myślę, że przywódcy powinni sobie czasami porozmawiać, pewne rzeczy ustalić, bo powinniśmy się o nich dowiedzieć dopiero za jakiś czas, żeby mogli nie za wcześnie całą amunicję wystrzelać. Myślę, że sytuacja jest zbyt gwałtowna, żeby od razu wszystkim mówić. Może lepiej, żeby
żeby nie zawsze wszystko było na mediach interpretowane czasami dwuznacznie. Krążyły ludzkie, że przegrywał ofiary chłodzymy, zamienił laterat w parę, nagradzał latacznicę złotymi pytkami i przed ołtarzem głównym znosił toast na sześć diabłów. Zmarł w wieku 26 lat, zdawał podobno obłożę męża. Tak zwany okres konotacji był największym upadkiem papieża. 38 minut po godzinie 14 zmieniamy temat, to znaczy dalej będzie politycznie, ale teraz już wracamy do Polski, wracamy do przeglądu resortów. Ten przegląd trwał już od wielu, wielu dni. Dziś, jeżeli tak można to ująć, padło między innymi ministra rolnictwa i rozwoju wsi pana Krzysztofa Jogiela. No i na temat tego przeglądu i tego, co powiedział minister rolnictwa, porozmawiamy teraz na antenie Polskiego Radia 24. Pan dr Paweł Wojciechowski, Katedra Prawa Rolnego i Systemu Ochrony Żywności oraz Pracownik Prawa Żywnościowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. To chyba wszystko. Dzień dobry Państwu. Panie doktorze, to zacznijmy w takim razie od tego zdania, które jest chyba najczęściej cytowane przez media. Podstawowym celem polityki rolnej państwa jest, aby rolnictwo było stabilne ekonomicznie, ekologicznie i społecznie. Bardzo ładnie to brzmi. Ładnie to brzmi. Jest to zgodne zresztą z celami wspólnej polityki rolnej. Od kilkunastu lat właśnie ta ekologia, ta ochrona środowiska również w rolnictwie się pojawia. Natomiast to, co jest istotne, to jest tutaj mowa o ekonomii i o elemencie społecznym, bo rolnictwo to obszary wiejskie, to nie tylko rolnictwo, więc ten element społeczny może iść w różnym kierunku, podobnie jak element ekonomiczny. No, gdybyśmy teraz chcieli się pokusić o dokonanie tego, co robiła pani premier, czyli dokonanie pewnego bilansu, pewnego podsumowania tego okresu kilkunastu miesięcy, kiedy w resorcie rolnictwa zasiada przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości, to jaki byłby to bilans, na jakie punkty na przykład należałoby w pierwszej kolejności zwrócić uwagę i o których powiedzieć? W masakrze Katarów zginęło 10 razy więcej chrześcijan niż w Kolosy. Zwyciężyły idee posłuszeństwa i ortodoksji. Przez 150 lat wszyscy wielcy papieże byli prawicami. W roku 1294 wybrano kolejnego duchownego wykształconego w Bolonii, Bonifacego Chrysostomu. Był tajemniczy, dumny za księdza. Posunął się za daleko. W roku 1300 ogłosił pierwszy jubileusz, czyli rok święta. Do Rzymu nadciągnęły rzesze pielgrzymów, przydając papieski szlendorów. Bonifacy był ówczesnym kościelnym karierowiczem w najgorszym tego słowa znaczeniu. Jego krewni bogacili się kosztem kościoła. Zwalczał również ich odwiecznych rywali, poród kolonii. Jego liczni wrogowie rozsiewali niepokojące plotki. Podobno twierdził, że obcowanie cielesne z chłopcami i kobietami nie jest większym grzechem niż zacieranie rąk. Dążyły po włosku, że nie ma wiary i odrzuca ideę zmartwychwstania. Jednak papiestwo wierzył za rolnicze. Ogłosił, że ten grzech, kto chce być zbawiony, musi się poczuć po raz rzymskie marwatywa. Zająć się tym Prowadził wojnę propagandową ze swoimi przeciwnikami. No teraz, jak ludzie zaczęli dawać się do internetu, tego jest bardzo dużo. Zanim zdołał ją ogłosić, uderzyły na niego francuski. Mimo wszystko, ludzie nie widzą, o co tu chodzi. Prezesa agencji na nabycie nieruchomości. Mówią, religia katolicka jako Babilon Wielki, tak mówią. Teraz tak, żeby katolik mógł powiedzieć nawet, zaprotestować, weto, to on nie jest w stanie, bo on nic na ten temat nie wie, nie ma zielonego pojęcia. Zawsze było tak, że przy tym ołtarzu to był tylko ksiądz. Ksiądz miał coś tam do powiedzenia, a normalny człowiek nie, bo to był zlec tak zwany. A nam prosty zlec odnęga, kiedy czas wyjdzie na księga, że dziesięcinę zbiera, to on jest ważniejszy i to są te podziały. Tak jak jest.
Nic to nie dało, bo to oni składali ofiary z wołów, wcielaków, ze zwierząt, które tylko przypominały prawdziwą krew Jezusa Chrystusa i prawdziwą ofiarę, a te zwierzęta były przecież jako zwierzęta i były niedoskonałe, człowiek niedoskonały, to gdzie zwierzę do krótka, gdzie krew zwierzęcia do krwi ludzkiej, to jest doskonałe do człowieka, jak to w przypadku Jezusa Chrystusa. Jezus wszystkie winy i grzechy zmarzał. To, co może wyróżnić. Nawet tego tematu nie mogą niepokoić. A jeszcze tu Żydzi domagali się składania ofiarnego zwierzęcia. No i tutaj ci, którzy do kościoła chodzą, to nie lubią Żydów, ale się śmieją. Że u nas tak, a u was tak. A tu chodzi o to, że tutaj człowiek szedł ciasna brama, wąska droga, która prowadzi do życia wiecznego. I to jest jedno, czego się nie rozumie, gdy jest ten ekumenizm, łączenie. W 325 roku synkretyzm, mosadyści, no i teraz też to ekumenę. Nie ma tutaj ani prawosławnych, ani światłowichowa, ani mormonów, ani ewangelii. I są to takie katolickie niedobitki, które nawet jak i ta eczka, ona może oglądać, ona może patrzeć się na to, ale ona nic nie pojmuje. Teraz ta władza spoczęła w rękach kardynała. Raczej nie jest. Natomiast zagrożeń jest to, że możemy zawiesić sukcesem. Na taki skład kolegium, który umożliwiał wybór wskazanego kandydata. Który wymaga reformy, a tu akurat ministerstwo jeszcze nie przedstawiło takiego projektu, nie wniosło do Sejmu projektu. Wiem, że też prace trwają. Kolejny papież był Francuzem, jak większość kardynałów. Byli bardziej zależni od tronu francuskiego niż od Piotrowego. Następni papieże również byli Francuzami, służącymi Francuzami. Nie wszyscy cieszyli się złą sławą. Jan XXII, skromny, zaskrokny, wprowadził do Avignonu ścisłe reguły życia. Musiał stawić czoło coraz głębszej przepaści między wartościami ewangelicznymi a machiną kościoła średniowiecznego. Kościół był bogaty, potężny, umiejętny w politykę. Lewe skrzydło ruchu franciszkańskiego odtrącało bogactwo i władzę. Chrystus nie miał przecież nic. Dlatego też Kościół musiał się wyrzec biegu protestnych i władzy. Choć Jan był człowiekiem surowych obyczajów, wiedział, że takie poglądy dzielą społeczeństwo. Potępił dogmat apostolskiego ubóstwa franciszkanów, którzy mu się sprzeciwili, oddał w ręce inkwizycji. Spłonął miasto się. Można powiedzieć, że mamy akurat w rolnictwie czasem, że do czynienia z klęską urodzaju, a nie klęską nieurodzaju, tak? Czyli jeśli pięknie to wszystko się rozwija, to okazuje się, że jest taki nadmiar tych produktów, że te ceny spadają. To jest zwykła, że tak powiem, zasady prawo rynku. Tak to wygląda. Na drugie pytanie, no i właśnie, jeżeli chodzi o zastrzeżenia, to pojawiają się takie informacje, że struktura polskiego rolnictwa trochę za tymi sukcesami nie nadąża. Wydawało się, że papież powalczy z Ewangelią. Następca Jana był pod wieloma względami jego przeciwnictwa. Benedykt XII wywodził się z ludu. Był cystercem. To on zniósł wielką żarownię w Avignonie, Pawła Starca. Budowna miała przetrwać stulecia. Papieże nie tęsknili do Rzymu. Klemens VI, następca Benedykta, miał wielkopańskie mecze. Był całkowicie podporządkowany królowi Francji i bardzo rozrzutny. Tak, to prawda. Znaczy, są słynął z rozwiązłości. Pieniądze wydawano dowolnie i wszyscy znakomicie się bawili. Czy to w formie chociażby spółdzielni, to jest bardzo dobra, przyjazna i budząca taka zaufanie forma łączenia się. Natomiast w Polsce cały czas jest coś kojarzenia. Jesteśmy dokładnie jako ofiarą historii. W sensie takim, że rolnicy, którzy w poprzednim systemie no, dosyć mocno się opierali, nie ufają wszelkim formom zrzeszania się, łączenia się, ufają
no, bardziej temu, co sami wypracują. Dwór papieski stał się synonimem szacunku. Miasto Roski bardziej są otwarci, dlatego że rzeczywiście jest tak, że jeśli chodzi o samą produkcję, to nawet w Unii Europejskiej... Katedrze dlatego, żeby miasta napływali nowi mieszkańcy z różnych krajów. Ciągnęli tu budowniczowie, rzemieślnicy, artyści i kardynałowie. Kardynałowie osiedlali się w regionie z rodzinami przy obszarów z całą świtą. Wznosili w mieście i jego okolica swoje rezydencje, zwłaszcza winne na drugim brzegu Wenu. Wybudowali tam swoje pałace, często z wieżyczkami. Zmieniły one całkowicie pejzaż miasta. Takie są niektóre wykłady, troszeczkę o historii starożytnego Egiptu. Już teraz do tego nikt nie słucha, bo to trzeba w kontekście. A to w kontekście, że którzy tam byli. Temat już 40. Wtedy jest bardzo ciekawy. Żyło się przyjemnie. A tak, wiedza, aby wiedza, to wiecie państwo. Filozofia jest taka, że nie chodzi o ilość, ale chodzi o jakość. A Salomon też powiedział, że w czytaniu ksiąg nie ma końca. No bo to jest prawda. W czytaniu ksiąg nie ma końca. Można powiedzieć, w pewien sposób przyczyniło się do, wymusiło pewne ruchy siły, czy też przyczyniło się do popularności radio tego rodzaju współdziałania, bo trzeba było zareagować. Wielu uważało, że to ostrzeżenie Boga dla grzesznego świata, a zwłaszcza grzesznego oczyszczenia. Natomiast te działania były podejmowane już dużo wcześniej. Nogą się pod figurą, diabła mają ze sobą, wojny prowadzą, do wojny się szykują. To wszystko, wiecie, co jest, co widać. Pojawiła się nowa fala strony. Zrozumienia ludzkie i umysły są tak otępiałe ludzi, że do ludzi to nie dociera. Ludzie jak nie ludzie. Ludzie jak barany. Funkcjonowania. No, rzeczywiście jest co przeglądać i co poprawiać. Oczywiście, że jest co przeglądać i co poprawiać. Tutaj kolejne może być. W XIV wieku papieża wybiera się spośród kardynałów. Od tej pory w tej materii nic się nie zmieniło. Kardynałowie mają ogromne wpływy, są bardzo zamożni, piastują godności w swoich krajach, są niebywale inteligentni. Wielu ma wykształcenie prawnicze. Wydawałoby się, że kościołem średniowiecznym rządzą teologowie. W rzeczywistości jednak rządzą prawnicy. Powołać taki krajowy ośrodek wsparcia rolnictwa, też osoba prawna, czyli instytucjonalnie to bardzo podobnie będzie wyglądało. To nie religia, twierdzą krytycy kościoła, tylko biurokracja. Aktualnych czy źródłem władzy papieskiej są religie apostołów czy król Francji? Papież musi powrócić do swojej właściwej siedziby. Wybrano kolejnego papieża Francuza, Grzegorza XI. Był on jednak człowiekiem pobożnym. Podzielał pragnienia reformatorów i wierzył, że jego miejsce jest w Rzymie. W roku 1377 skończyła się niewola animalska. Grzegorz powrócił do Rzymu, ale zmarł po kilku miesiącach. Konklawę pod naciskiem tłumów Rzymian wybrało Włocha, Urbana VI, by położyć kres zamieszków. Był to nieszczęśliwy wybór. Jak się nie dbało o zdrowie duchowe, no to niestety, to przez całe te wieki, co chrześcijaństwo 2000 lat. Oni tu udowodnili, że kłamstwa 2000 lat. Szybko się okazało, że ma zatem dyktatorskie cele w postaci złego myślenia. W swoim mniemaniu rozpoczął reformę, które oni nazywali umieszczeniem było skażone. W ciągu 3 miesięcy większość kardynałów odcięła się od dwie strony. Wyświetlika do klozetu. Klozetu do świetlika. Wybory były prawidłowe, a więc są nieważne. Wyziewy. Postanowili wybrać nowego papieża, Klemensa VII. Te nauki o duszy niekrytelnej, mętne, o trójcy, nielogiczne.
dołączymy do tej wspólnej polityki rolnej. No to, że człowiek jest wcześniej było wielu. To było tak proste, tak oczywiste dla Żyda, że nawet u nich wprowadzono zmiany, bo przecież były w prądzie religijnym nowe prądy, nowe poglądy i Żydzi, jak wiemy, a to tu, a to tam, poniewierani, to Żydzi byli pod wpływem tego wszystkiego. Byli pod wpływem. No i teraz, proszę Państwa, przez 2000 lat Żydzi tego nazbierali. Przez 2000 lat Moshe robi tego nazbierali. Śmiecia, siano, złoto, klepki, nierówno poukładane po przepisach. No to jaki jest efekt? Katastrofalny. Po Soborze powstała więc sytuacja, w której kościoły dziecko z pionierami, z misjonarzami Świadków Jehowy. Dziecko jest mądrzejsze tysiąc razy od profesora, któremu było. Odbył się kolejny sytuacja. Budynek, w którym obradowano, istnieje do dziś. Mieści się w nim restauracja. Było to wielkie zgromadzenie ponad 300 biskupów, jeszcze liczniejszej rzeszy teologów oraz ich zwolenników. Dla wielu Sobór był jedyną nadzieją na zbawienie podzielonego kościoła. Sporze w takim znakowaniu, na przykład Francuzi i Włosi wprowadzili w sierpniu zeszłego roku. W XX wieku, w 500. rocznicę Soboru, zniesiono tempel. Kiedy go odsłonięto, wszyscy przeżyli szok. Mierzonnica trzyma w jednej ręce papieża, w drugiej dziarze. Synod obradował 4 lata i zmienił konstytucję. Liczba ludności wzrosła z 6 do 60 tysięcy. Pojawiło się 1200 prostytutek obsługujących 3 zarobki. Na Sobór zwabiono wielkiego reformatora Jana Husa, obiecuje szkoły. Zachowały się protokoły z jego procesu. Ośmielił się rzucić wyzwanie kościołowi i władzy papieskiej. Wyznano go za czeretyka i spalono na czasie. Za czasów Inocentego kościół układał się z Franciszkiem. Teraz nie umiał poradzić sobie z takim reformatorem jak Hus. Papiestwo jest niemoralne, stwierdził jego krytycy. Skorumpowanemu kościołowi przewodzą skorumpowani papieżowie. Wielu radykałów chciałoby Sobór zniósł władzę papieską. Wszyscy chcieli końca rozmowy. Trwała wojna argumentów. No tak, końca udało się osiągnąć pewien kompromis. Zdecydowano 3 papieży i wybrano jedynego prawdziwego, Rzymianina Marcina Piątego. Schizma się zakończyła. Wydawało się, że nic już nie dzieli kościoła, ale były to tylko próżne nadzieje. Z całą pewnością to nie jest tak, że to samo przyjdzie. To wymaga pracy, to wymaga dłuższej pracy, to wymaga wytrwałej pracy, która być może przyniesie od razu efektów takich, jakich byśmy oczekiwali. I ta praca, co więcej, może być w sposób bardzo łatwy zniszczona poprzez jakąś jedną czy drugą aferę, której mogą się pojawić. Stąd jest istotne, że formujemy właśnie produkt i idziemy w tym kierunku produktu polskiego, żywnościowego, bardzo szeroko, takim szeroką. No, bo ty też musisz, wiesz, się podszywać tam, gdzie wiesz. O to, żeby te projekty rzeczywiście spełniały te wyczerpania. Tu trochę wracamy do początku naszej rozmowy, początku dokładnie, czyli że państwo musi się zaangażować w nadzór, musi dbać o to, żeby ten nadzór nad tą żywnością był realizowany w sposób właściwy. To oczywiście też jest element takiej, takiego nowoczesnego spojrzenia. Znaczy, że administracja... Opracowanie Telewizja Polska. Tekst korytarzystyczny czytał Maciej Bożek. System, który właśnie wspiera i pomaga i edukuje. I tak jak mówię, efektem tego i efektem promocji dopiero będzie właśnie to, żeby ten produkt polski żywnościowy był kojarzony z Polską. Doktor Paweł Wojciechowski, Katedra Prawa Rolnego i Systemu Ochrony Żywności oraz Pracownia Prawa Żywnościowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Małgorzata Pieńkowska, aktorka. Niemal każdego dnia przytrafia nam się mnóstwo nerwowych sytuacji. Jak to w życiu? Trzeba umieć sobie z nimi radzić. Dlatego w tych momentach polecam tabletki Positivum. Zawarty w suplemencie diety Positivum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Positivum ma jeszcze jedną zaletę. 30 tabletek kosztuje tylko około 5 zł. Positivum. Oszczędź sobie nerwów. Pełne opakowanie.
opakowanie zawiera 180 tabletek. Kupi, nie kupi, kupi, nie kupi, kupi. Kochanie, zobacz, co ci kupiłem. Kupił. Do 14 lutego w Media Expert walentynkowe przeceny. Gdzie jest papier? Pani magister, chciałbym olej z wątroby rekina. Polecam suplement diety Preventic. Ostatnio miałem 120 kapsułek, a tu jest 60. Ale z podwójną dawką. Preventic edycja specjalna ma podwójną dawkę oleju, czyli 500 mg i jest wzmocniony czosnkiem. Proszę Preventic. Gdyby władza stolicy apostolskiej znajdowała wyraz na statycznych wyborach, czy nie zniszczała w komunikach i świadectwa danych jakby od samego Boga. Nie, a po co? No bo to patriotu, że gdzie coś kupujesz, to Polskę budujesz. Takie słowa wypowiedział na rynek śmierci takim kolekcjom, opłacując kupowę. Milące osady wśród stawiastych, zabrzewionych pobytów, na których leżą w ruinach pamiątki pogańskiej przeszłości. Siedlisko żebraków, ogromnego zbóg. Ale wystarczy jedno pokolenia, Rzym się zmieni. Jak cały chrześcijaństwo. Polskie Radio 24. Spojrzenie na wschód, czyli co się dzieje na terenach byłego Związku Sowieckiego od Azji Środkowej po kraje bałtyckie. Jakie to ma znaczenie dla Polaków? Doniesienia naszych korespondentów, komentarze, przeglądy prasy, analizy. Zapraszam w każdą środę o godzinie 15.35. Maria Przełowiec. Rozpoczął się nowy wiek odrodzenia. Słowa papieża to nie tylko do nas. Facebook.com/Polskie Radio 24. Sam Mikołaj zaczął odbudowywać Bazylikę Świętego Piotra. Kontakt@Polskie Radio24. Założył wspaniałą Bibliotekę Watykańską. Odwiedź polskieradio24.pl. Jednak wśród przeczuków kryje się inny ten chodniutki pożar, dwie zdania i fałszywe pozycje. Autopromocja. Renesansowy Rzym przypominał Waszyngton Nixona. Miasto luksusowych prostytutek na usługach państwa, miasto łapówek, gdzie wszyscy i wszystko ma swoją cenę, a nikomu i niczemu. CBA zatrzymało 3 kolejne osoby w sprawie reprywatyzacji w Warszawie. Premier Beata Aleksander Szczepło powiedziała, że dowodzą. Lubił się młodziutką kochanką. Bardzo się cieszę, że w tej chwili te postępowania ruszyły. Obdarzał zaszczytami 9 własnych dzieci. Do biura rzecznika zmuszał córkę Lukrecję do kolejnych małżeństw, by zaspokoić swoje ambicje dynastyczne. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na firmę Orange Polska w wysokości prawie 30. Jego syn Cezar, pierwowzór księcia Natalnego, dążył do stworzenia rodzinnego imperium z Ziem Kościołem. Papież udzielał mu ojcowskiej pomocy. Nie podjął żadnych działań. Umowa przekształcała się w kolejną umowę zawartą na czas oznaczony. W Polskim Radiu 24. Informacje dnia. Katarzyna Oklińska, zapraszam. Premier Beata Szydło powiedziała, że kolejne zatrzymania związane z tak zwaną aferą Gwardia Szwajcarska, której mundury zaprojektował podobno Michał Anioł, to pozostałość po groźnej armii najemników papieża Juliusza II. Całe życie chciał prześcignąć Aleksandra VI. Pod płaszczykiem pobożności krył pierwsze wojennika. Z zapałem walczył o odzyskanie dla kościoła ziem przywłaszczonych przez Aleksandra i jego rozbory. Pełną parą i że sprawa jest wyjaśniona, dlatego że to się należy mieszkańcom naszych, to się należy obywatelom. Patologie, które przez wiele lat były ukrywane przez poprzednich rządów, było przyzwolenie na to, żeby taki proceder był podejmowany, muszą być napiętnowane, ale przede wszystkim muszą być konsekwentnie niwelowane. Poseł Wenecki odnotował, że na jednym z nich podawano do stołu 65 razy po 3 różne nagrody. W papieskich stajniach był nawet słoń albinos, dar króla powierzchni. Na dworze roiło się od poletów rządu Jarosław Głazny. Leon zrujnował państwo. Dlaczego tacy ludzie zasiadali na tronie Piotrowa? PO, którzy mają większość w Radzie. Mieszkańcy stolicy odpowiedzą na pytanie, czy zgadzają się na zmianę granic miasta przez dołączenie kilkudziesięciu gmin. Tak postawione pytanie jest absurdalne, przekonywał w Sejmie poseł PiS i autor projektu. Na dwór papieski ciąg
napolitanej i niemieckiej klerycy, dlatego że chcieli zostać kardynałami, zanim złożyli ślub do duchowny. To był przede wszystkim wielki, świecki ośrodek naukowy, polityczny i prawny. Duchowni Kurii Rzymskiej byli prawnikami, przystające do rzeczywistości, jakichkolwiek zamiarów, które były w tej sprawie prezentowane. Niektórzy byli pobożni, ale większość chciała zrobić karierę. Spośród nich rekrutowali się kardynałowie, a spośród kardynałów wybierano papieża. Choć Juliusz II prowadził liczne wojny, znalazł środki na zburzenie dawnej bazyliki świętego Piotra i zatrudnienie gigantów sztuki takich jak Bramante, Rafael i Michał Anioł. Minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel zwrócił uwagę na potrzeby działań wspierających rolnika w łańcuchu żywnościowym. Wskazał też na ułatwienia organizacyjne dla producentów żywności, które przynieść ma powstanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Pozytywnie był to wiek humanizmu, odkrywania na nowo dzieł autorów starożytności, rozkwitu malarstwa, rzeźby i państwa jest, aby rolnictwo było stabilne ekonomicznie, ekologicznie i społecznie. Z kolei minister środowiska Jan Szyszko zapowiedział kontynuowanie realizacji zadań z ubiegłego roku. Chodzi o gospodarowanie emisją dwutlenku węgla przed dziką zwierzynę w lasach. Kaplica Sykstyńska miała tworzyć poprawę dla konklawy papieża oraz spotkań i mogły sorty będą współpracować między innymi w kwestii prawa łowieckiego z występującymi w Polsce chorobami zakaźnymi zwierząt, ptasią grypą oraz afrykańskim pomorem świń. To nie tylko święta obrazy. Freski opisujące w symbole papieskie miały charakter propagandowy. Chciałabym powiedzieć o tym, czego na nich zabrakło, niż co zostało rzeczywiście powiedziane, powiedział w Polsce. Na tym fresku Perugina Chrystus przekazuje klucze do szkoły. Papieskie przesłanie jest tu czytelne, choć czytelne. Złoty klucz to symbol władzy duchowej, a złączony z nim prosty klucz metalowy to symbol władzy ziemskiej. Papież i Chrystus, władza obiera sprawy. Jeśli ktoś wątpi w trwałość idei religijnych w renesansowym Rzymie, niech dobrze się przyjrzy, jak wzrosła się ona z wyrafinowanym humanistycznym obrazowaniem. Informacji, nie mówiąc tutaj już o prezentacji jakichkolwiek celów, zadań, projektów, które by tej materii dotyczyły. Więcej opinii i komentarzy na ten temat znajdą Państwo na naszej stronie. Arcydzieło Michała Anioła na suficie Kaplicy Sykstyńskiej, stworzone na zamówienie papieża. Oto sztuka, która naucza i cieszy zmysły. Wyidealizowane obrazy ciała ludzkiego służą religii. Chrześcijaństwo jest spełnieniem proroctwa starotestamentowego. Wszystkim co najlepsze w historii. A istotą chrześcijaństwa jest ogłoszenie chwały papieskiego. Rzym stał się stolicą. Równie ważna rola przypadła nauce. Biblioteka Watykańska, którą odbudował papież Mikołaj V, była największym księgozbiorem w Europie i pozostała nią. To bezcenna kolekcja tekstów chrześcijańskich i bogatych. Mikołaj pragnął, mówiąc zakresowanie, stworzyć dla pożytków uczonych zbiór ksiąg łaczyńskich dominują. Na uniwersytetach chrześcijańskich planowała niepewność do nas. Na drugim miejscu są ubezpieczenia na życie, to jest mniej więcej co trzecia sprawa do nas trafiająca, przy czym wiele z tych spraw dotyczy słynnych polisologa. Rzecznik finansowy w minionym roku wydał także 344 poglądy w sprawach sądowych. To specjalne dokumenty, które mogą pomóc rozstrzygnąć sądom sprawy dotyczące sporów między klientami a instytucjami finansowymi. U progu XV wieku Marcin Karol, którego wybrano w zapędzie wielką schizmę, opracował statut Uniwersytetu Hiszpańskich w Salamance. Nie ufał nauce renesansowej, zwłaszcza jej fascynacji autorami popisu. Jego podejrzliwość nie była bezpodstawna. Wielu myśli się na wyraźnie sprzeciwiało się papieskim naukom. Wiedza renesansowa sięgnęła podstaw wiary chrześcijańskiej. Wśród odkrytych na nowo pism greckich były również zapomniane dzieła wschodnich ojców Kościoła. Niewzruszona w swojej pewności średniowieczna teologia zaczęła się
posiadana i czoła wysokie kwiaty. Kardynałowi wyjaśnił, że operator nie zawsze jasno informował klientów o tym, co zrobić, aby uniknąć automatycznego przedłużenia abonamentu. Prezes urzędu dodał, że oprócz kary finansowej na Orange Polska nałożono obowiązek rekompensaty publicznej wobec konsumentów. Spółka zobowiązana jest do zwrotu byłym abonentom opłat za przedterminowe. Pod koniec XV wieku idee mogły się szerzyć dzięki udoskonaleniu procesu drukowania. Tradycja przypisuje wynalazek prasy drukarskiej Janowi Gutenbergowi z Niemiec. Pierwszą drukowaną księgą na swojej stronie internetowej oraz listach. Dzięki Gutenbergowi księga opuściła mury klasztorów i bibliotek katedralnych. Świat myśli otworzył się i poszerzył. Książka wkroczyła na rynek zatrudniających za mało niepełnosprawnych pracowników. Pracuje w nich poniżej 1% osób z niepełnosprawnościami, a według przepisów powinny zatrudniać co najmniej 6% takich osób. Według danych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych najgorsze wskaźniki ma Ministerstwo Edukacji Narodowej, które ma niespełna 3 etaty dla pracowników z niepełnosprawnościami, a powinno mieć ich co najmniej 19. Na drugim miejscu jest MSZ z ponad 15 angażami dla niepełnosprawnych pracowników, podczas gdy powinno tam być 101 zatrudnionych. Trzecie miejsce zajmuje Ministerstwo Energii, które zatrudnia na 3 etatach pracowników niepełnosprawnych, a powinno ich angażować co najmniej 21. Żaden z resortów i urzędów centralnych nie osiąga wymaganych liczby pracowników niepełnosprawnych. Jednak najbliżej określonego poziomu jest Ministerstwo Rodziny, i polityki społecznej zatrudnia powyżej 4% osób z niepełnosprawnościami. Stosunkowo dobre wyniki mają też Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Sprawiedliwości. W 2016 roku resorty i urzędy centralne oraz instytucje publiczne zapłaciły kary za niezatrudnianie osób niepełnosprawnych w łącznej kwocie ponad 1 000 000 zł. Poszanowa Polska, Polskie Radio. Tym Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rozpoczyna program Ustawienie Wiele takich osób, mogąc o żadne kwalifikacje, ale nie zgłasza się o małą tekst konkurencją ze strony sprawnych kandydatów, jego wersja pisma obnażyła niedostatki technicznego tłumaczenia, które dało podstawy teologiczne. Podczas jutrzejszej wizyty w Warszawie kanclerz Niemiec Angela Merkel zamówiła jest premier Beatą Szydło, prezydentem pojawiały się poważne wątpliwości doktrynalne. Oraz szefami Platformy i PSL-u. Współczesnym niderlandzkiego filozofa był Marcin Luther. Powiedziała, że w czasie tej wizyty chodzi głównie o wspólne relacje. Doktorem Pisma Świętego na małym niemieckim uniwersytecie Niemcami Socjaldemokratyczna Partia jako pobożny mnich wjadał na własną grzeszną naturą Europejskiego Martina Schulza do kandydowania na urząd kanclerski. Dały mu słowa Świętego Pawła, a sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Będą musiały zacieśnić współpracę, zauważa berliński korespondent radia Wojciech Szymański. Te nieznaczki, jakie pojawiały się w ostatnich miesiącach właśnie w łonie Hadecji, spowodowane kryzysem migracyjnym, tej Hadecji szkodzą i politycy Hadecji zarówno z CDU i z CSU dobrze o tym wiedzą, że niezgoda rujnuje, a zgoda jedność buduje. Dlatego też właśnie dzisiaj zakopano w pewien sposób ten topór wojenny, a mianowicie CSU poparła Merkel, poparła jej kandydaturę na kanclerza. Oznacza to, że Merkel jest wspólną kandydatką Hadecji, zarówno CDU, swojej partii, to już wiadomo od grudnia, a teraz także ta druga bawarska noga CSU poparła kanclerz Angela Merkel. Rozmowa jest dostępna na naszej stronie internetowej polskieradio24.pl. W studiu jest Henryk Urbaś z Naczelnej Redakcji Sportowej Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu, ogromne zainteresowanie towarzyszyło rozegranemu w nocy naszego czasu finałowi zawodowej Ligi Futbolu Amerykańskiego Super Bowl. Szacuje się, że transmisję z Houston oglądało w telewizji ponad 110 milionów osób. Arcybiskup miał własną dochodową kolekcję. Spotkanie z Atlanta Falcons wyciężyło na New England Patriots, a doszło do tego w niecodziennych okolicznościach. Gdy futboliści Atlanty objęli prowadzenie 28-3, niewielu chyba wierzyło, że zawodnicy New England odrobią straty. Nigdy wcześniej w finale NFL żadnej drużynie nie udało się zniwelować takiej przewagi przeciwnika. Patriots dokonali tego pierwsi. Dorymi
PiSu doprowadzili na 57 sekund przed końcem. Najpierw skutecznym przyłożeniem, a następnie musieli ryzykować podwyższeniem za 2 punkty. Pierwszy raz w historii Super Bowl mieliśmy dogrywkę. Mniej decydujące punkty zdobył James White. Patryk Ciemiński, piąty Super Bowl w historii klubu. Do tych wszystkich triumfów doprowadził m.in. duet trener Bill Belichick i rozgrywający Tom Brady. Amerykańskie media są zgodne, że spotkanie było znakomitym i dramatycznym widowiskiem, a tegoroczny finał ligi NFL można nawet nazwać najlepszym w historii. Z Miami, Jan Pachlowski. A ja dodam, że zwycięskiemu zespołowi na Twitterze pogratulował amerykański prezydent Donald Trump. Jeszcze przed meczem solidnie zapewniał, że właśnie drużynie Patriots od dawna kibicuje. Ze zorganizowanego w Pjongczangu jeszcze przyszłorocznych igrzysk zimowych spotkania żywów 132 zjazdowych misji olimpijskich wróciła do kraju szefowa Polski, Marzena Koszewska. Zapytaliśmy ją, czy Koreańczycy są już do tej imprezy gotowi. Swoje przemyślenia, nie wygląda to źle. Obiekty sportowe praktycznie są gotowe. Myślę, że sportowcy nie muszą się obawiać tego, że nie zostaną wykończone na czas igrzysk. Oczywiście na dzień dzisiejszy brakuje trybun, ale kibice będą mieć na pewno wygodne miejsce. Wioski olimpijskie. Po Rio staram się bardzo ostrożnie wypowiadać, czy one są gotowe, czy są niegotowe. Oczywiście gdzieś tam wymagają wykończenia te budynki. Pokazano nam przykładowe zakwaterowanie dla sportowców, przykładowe biura, ale 4 lata temu Brazylijczycy też nam to pokazali. Ja byłam pierwszą osobą, która mówiłam, że coś może być niegotowe, ale wioska to na pewno jest gotowa. Myślę, że Koreańczycy nie pozwolą sobie na powtórzenie tego, co zdarzyło się w Rio, a przede wszystkim nie pozwoli im na to Międzynarodowy Komitet Olimpijski, dla którego była to również brutalna lekcja. Pracownicy Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, którzy powinni zajmować się zupełnie czym innym, zajmowali się na początku głównie rozpoczęła się reformacja. Tutaj myślę, że tego nie będzie. Oczywiście sportu wymaga się nam powtórka sukcesu z Soczi lub Vancouver, gdzie biało-czerwoni zdobywali po 6 medali, a już w przyszłym tygodniu olimpijską skocznię narciarską na zawodach Pucharu Świata przetestują m.in. nasi reprezentanci. Ekipie, która pod wodzą tenera Sztefana Dvorak-Hellera wzruszy pojutrze na Górskie Europejskie Zaboro i właśnie Pjongczang. Sami nasi najlepsi postawili Rukawicą, Maciej Kotki, Żyła Dawid Kowalski, Stefan Kula i Jan Ziobro. A do rozpoczęcia zimowych igrzysk w Pjongczang pozostaje dziś 367 dni i niespełna 21 godzin. Niemiecki cesarz Karol V był żarliwym katolikiem, więc kraj pogrążył się w krwawej wojnie domowej. Karol rządził znaczną częścią północy Włoch. Wzorem cesarzy średniowiecznych miał również władzę nad tamtejszym kościołem. Był orędownikiem wiary katolickiej, ale po różnym się stawiał. Klemens VII wywodził się z rodu Medyceuszy, dynastii rządzącej Florencją. Jako papież i florentyńczyk nie godził się teraz na Saturn politykę. Teraz zapłaci ci za zakupy w supermarkecie. W za każdy 1000 złotych wydany na wybrane urządzenie dostaniesz 100 złotych na karcie podarunkowej Piotr. Polecam. Uwielbiają reklamy. Kurwa wam sama. Wojska zajęły się. Alfred Rosenberg, główny ideolog. Nazwać się niezmordowana oficer prawdy Krystyna Pawłowicz, bo to gdy dowiedziała się, że kanclerz Niemiec Angela Merkel jutro odwiedzi Warszawę i spotka się z prezydentem Dudą, premier Szydło, prezesem Kaczyńskim, dowiedziała się też, że spotka się ta kanclerz z liderami opozycji parlamentarnej i że zaprosiła polityków PSL-u i PO do ambasady Niemiec. Na to już Krystyna Pawłowicz wytrzymać, pozwolić nie mogła i oto jak na swoich Facebook na ten temat postrzegał. Kolejna odsłona zdrady polskich interesów, zdrady Polski. Liderzy polskiej opozycji będą rozmawiać ze swą niemiecką szefową, kanclerz Merkel, usiłującą osłabiać i podporządkować polskie interesy Niemiec, aby nie wyciekło do opinii publicznej o czym. Porozmawiają o sprawach polskich w niemieckiej ambasadzie. W końcu to podwładny, choć to szef, a nie szef do podwładnego. Pani kanclerz wie, strzela Pawłowicz. Jak będąc gościem polskiego, znienawidzonego przez Niemców rządu, zrobić temu rządowi na złość i w oczach polskiej opinii publicznej.
publicznej upokorzyć go. Nietakt ze strony Niemców. Skandal zdrady swego państwa przez polską targowicę. Kolejna odsłona. Ciekawe, czy cały rząd dzieli od sami liderzy pójdzie do niemieckiej ambasady złożyć na Polskę donosy i poprosić o bezwzględność i sankcje dla swego państwa. Pani kanclerz przyjmie to poselstwo, jego prośby ze zrozumieniem i zapewne przychyli się, na przykład poprzez swoją Unię Europejską, do woli polskiego społeczeństwa, w cudzysłowie polskiego społeczeństwa. I kończę swą salwę pani Pawłowicz, tak, Polacy, zapamiętajcie, zapamiętajcie, że posłowie opozycji, liderzy opozycji spotkają się z kanclerz Merkel w niemieckiej ambasadzie. Klemens jednak nie mógł uczynić tego, bo był całkowicie zależny od informacji. Prawda nas zaboli. Trzeba więc było szukać innych sposobów pozyskania rozwoju. W czasie wojny ginie więcej cywilów niż żołnierzy. Dlatego najbezpieczniejszym miejscem podczas wojny jest armia. Zatem zrozumieć, posłuchaj programu. Ale oko to twierdzimy, że rozwód jest uzasadniony. Powołał nowego arcybiskupa Canterbury, Tomasza Kremera. I wymusił dla obu stron konfliktu politycznego do właściwie budowania własnej narracji historycznej na temat tamtych wydarzeń. Czy to też ma pewnie związek z tymi bardziej istotniejszymi sprawami, o których pan wspomniał? Swoje dzieło na ustawą o swoim zwycięstwie nad kościołem anglikańskim. No, może teraz wytracę znalazł, ale umarł na zawał serca. Pod koniec lat 30. posunął się jeszcze dalej i doprowadził do kasacji klasztorów i swoich królestw. Urzędnikom dworskim zlecono wynajdywanie smakowych skandali, by uzasadnić ten plan. Mnożyły się historie o rozpustnych mitach, brzemiennych zakonnicach i wszelkich niegodziwościach. W opactwie Kinkarn było tylko 13 milionów. To wystarczyło, by zlikwidować klasztor. Majątki kościelne skonfiskowano, budowle sakralne zlikwidowano. Nie oszczędzono nawet ołowianych dawnych. Fala przemocy ogarniała cały kraj. Papież na zawsze stracił władzę nad królestwem. Reformacja ogarniała coraz większe połacie Europy. Swoistą rekompensatą dla katolicyzmu były obszary Nowego Świata. Renesans to wiek wielkich odkryć geograficznych. Kolumn dotarł do Ameryki. Wyprawy wielkich potęg morskich, takich jak Hiszpania i Portugalia, poszerzyły granice ówczesnego świata. To jest ten jeden aspekt sprawy. Drugi aspekt sprawy jest też taki, no nie sposób się z tym nie zgodzić. To znaczy, warto pamiętać, że my, mówiąc, władza i na nowych ziemiach Europejczycy ujęli prawa na cywilizację, to była świadectwa wiary w świat pozamiast i moce na przyczyny. Chrześcijanom bogowie Azteków wydali się dzikimi demonami. Ludy, które odgrywały tę cześć, należało podnieść i nawrócić sobie na słupki i w odległym Rzymie papież Paweł III potwierdził prawo Indian do wolności i własności. Kościół zmusił konkwistadorów do przyznania, że Indianie to istoty ludzkie, godne i ichowe. Jednak stanowisko Rzymu nie mogło zadać zgrabieży i zyskowe. W istocie rzeczy ona nie reprezentowała nawet solidarności całej. Ona reprezentowała, no powiedzmy sobie, pewną grupę skupioną wokół określonych działaczy, no w większości się dzisiaj często mówi tak zwaną grupę korowską. Misjonarze mogli tylko chronić tubylców przed nosem niewolników, nawracając ich na chrześcijaństwo. Ale rzeczywiście w sensie politycznym główny ton papieże renesansu uważali odkrycie nowych ziem za znak dany od Boga. W ten sposób pan zadbał o nowe dusze dla prawdziwego kościoła, by zastąpili dusze pokrzywdzonych, którzy zwrócili się ku prawdziwemu. Kościół
On sam miał trzech synów z nieprawidłowa. Ten sztodry patron artystów zlecił Michałowi Aniołowi nadzorowanie przebudowy Bazyliki Świętego Piotra. Wiedział jednak, że Kościół katolicki zginie, jeśli nie dokona się dzieła jego. Trybem wybrano złożnictwa. Cesarskie miasto o włoskiej kulturze, nieodległe od protestanckich miejsc. Przedstawiciele obu stron, ludzie dobrej woli, mieli tam szukać zgody. Różnice były jednak nie do pogodzenia. Kiedy Sobór zebrał się w Trydencie w roku 1545, nie stawiła się tam godna reprezentacja duchowieństwa. Na jego otwarciu było zaledwie 31 biskupów, w tym tylko jeden z nich. Ale duchowni zjawili się tłumnie, kiedy zrozumieli doniosłość tego zgromadzenia. Poruszono zasadnicze kwestie teologiczne, dzielące katolików i protestantów. Wyjaśniono, zdefiniowano i potępiono odstępstwa od doktryny. Do głosu doszły nowe siły walczące. Jest tak, że jeśli chodzi właśnie udzielono im okrągły stół, szczególna rola przypadła byłemu żołnierzowi hiszpańskiemu czy o efekty Transformacja ustrojowa,